Rosyjscy naukowcy twierdzą, że odkryli i rozszyfrowali wiadomość z gwiazdozbioru Wielkiego Psa, donosi rosyjski portal KPRU. Naiwnością jest oczekiwać transmisji radiowych od rodzeństwa. Cywilizacje, które znacznie wyprzedzają nas w rozwoju, prawdopodobnie dysponują innymi środkami komunikacji, bardziej zaawansowanymi niż elektromagnetyczne. Ujawnia Nina Sokulina, kierownik naukowo-badawczy i profesor geologii. Rzeczywiście, jeśli adresat jest oddalony o dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat świetlnych, wysłanie do niego fal radiowych po prostu nie ma sensu. Dotrą one po dziesiątkach, setkach, a nawet tysiącach lat. Kosmiczne odległości wymagają znacznie szybciej komunikacji. Pożądana jest natychmiastowa wymiana informacji. Obce od dawna mogą pokazywać się na Ziemi, mówi Nina Władimirowna. Zauważyliśmy ich wyjątkową aktywność w anomalnej strefie w zachodniej Syberii, w rejonie wsi Okunewu w obwodzie omskim, położonej między rzekami Irtysz i Tara. Strefa anomalii, Okunewskaja, przez długi czas wykazywała różne nietypowe zjawiska. Błyski, pionowe kolumny światła i jasne plamy na trawie. Ludzie często widzieli tam wielkie kule światła na niebie. Coś tam z pewnością się dzieje, wyznaje Nina. Geofizycy firmy Geostroikom przy pomocy nowoczesnego sprzętu badawczego upewnili się, że anomalne zjawiska na tym obszarze były spowodowane emanującym z niego dziwnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Zwrócono uwagę na wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego, wartości składowej pionowej, pola elektromagnetycznego, wyizolowane z ogólnej matrycy, wykazały wyraźne nietypowe aktywności dla procesów naturalnych. W pewnym zakresie były one niejako modulowane amplitudowo. Sygnały zmieniały się w zależności od częstotliwości występowania w słowach i frazach języka rosyjskiego, niektórych liter, samogłosek i spółgłosek. Otrzymaliśmy wiadomość w języku rosyjskim, ale w postaci wartości pola magnetycznego. W tekście jest 738 liter, więc zidentyfikowano wiele skoków. Nina i jej współpracownicy szczegółowo wyjaśniają to w raporcie zatytułowanym Pierwszy instrumentalny znak cywilizacji pozaziemskiej. Jakimi metodami się posługiwali, wybierając konkretne litery na podstawie analizy statystycznej różnych tekstów literackich. Według rosyjskich naukowców wiadomość od kosmitów w języku rosyjskim zawiera propozycje współpracy, ale bez szkody dla innych krajów, mówi Nina Władimirowna. Naukowcy dowiedzieli się, skąd pochodzą informacje, ale tylko początek został dokładnie rozszyfrowany. Początek wiadomości od kosmitów brzmi: Ziemianie, wysyłamy sygnał, czytamy w komunikacie. Żyjemy pośród gwiazdozbioru Wielkiego Psa, układu bardzo jasnych gwiazd. To jest część wiadomości od kosmitów i wydaje się to niedużo, ale jeśli przeczytasz to uważnie, odkryjesz coś zaskakującego. Według łamaczy kodów znaczące są słowa układ bardzo jasnych gwiazd gwiazdozbioru Wielkiego Psa, bo może to wskazywać, iż obcy mieszkają na Syriuszu, najjaśniejszej i jednej z najbliższych gwiazd południowego nieba, położonej w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Ale Syriusz w żadnym wypadku nie jest pojedynczą gwiazdą, ale układem dwóch gwiazd A i B, z których jedna jest białym karłem. Obie mają nie więcej niż 300 milionów lat. Są więc zbyt młode, aby mieć planety z wysoce inteligentnymi mieszkańcami. Jednak jest inna niesamowita możliwość. A według niektórych obserwacji i obliczeń astronomicznych w układzie Wielkiego Psa znajduje się trzecia gwiazda, czerwony karzeł, którego nie widać z Ziemi. Bardzo stary i bardzo słaby, ale wciąż zdolny do bycia kandydatem na gwiazdę autorów wiadomości. W wielu ziemskich mitach istnieją odniesienia do faktu, że kosmici bogowie przylecieli skądś z Syriusza. Przypuszcza się, że ludzie zawdzięczają dość obszerną wiedzę astronomiczną i umiejętności techniczne, które pojawiły się w starożytności, przybyszą z Syriusza. Nie wiadomo, czy ci pozaziemscy bracia i autorzy wiadomości to ta sama osoba. Informacja o wiadomości od obcych niemal natychmiast wywołała mnóstwo teorii. Jedna z nich zdobywa szczególną popularność o tym, że dlaczego choć początkowo ujawniono, że wiadomość od istot pozaziemskich ma mówić o propozycji współpracy, to w oficjalnym tekście, który udało się dotąd przetłumaczyć naukowcom, nie ma o tym mowy, jedynie o tym, gdzie mieszkają obcy. Pojawiła się więc teoria, że ktoś celowo kazał naukowcom nie ujawniać dalszej części tłumaczenia, choć początkowo wygadali się, że ma tam być mowa o propozycji współpracy. Czy zakazały tego mówić władze w Rosji? Może nawet sam prezydent Rosji jest w to zamieszany i pozwolił ujawnić tylko część informacji?
To, co działo się na tej wsi w Rosji do dzisiejszego dnia, jest obiektem zainteresowania wielu badaczy zjawisk niewyjaśnionych. Odkryto tam tajemniczy sarkofag, a w nim istotę, której nigdy nie zrozumiano. Kim była? Istotą z przyszłości? Pozaziemskim stworzeniem? A może istotą z cywilizacji wewnątrz Ziemi? Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak wiele przed nami ukryto i czy rzeczywiście jesteśmy sami na tej planecie? Stało się to na początku września 1969 roku we wsi Żawcik w powiecie Tisul w Rosji. Podczas prac górniczych w kopalni, w której wydobywano węgiel, górnik Karmakochow odkrył w samym rdzeniu 20-metrowej warstwy leżąc na głębokości ponad 70 metrów marmurowy sarkofag o głębokości ponad 2 metrów, który został niezwykle precyzyjnie obrobiony. Komendant Aleksander Aleksandrowicz Masylgina nakazał natychmiastowe przerwanie prac i wyniesienie sarkofagu na powierzchnię. Następnie zaczął go otwierać, odrywając brzegi kitu, który z czasem skamieniał. Jednak sam uszczelniacz zamienił się w klarowną ciecz za pomocą ciepła słonecznego i zaczął się topić. Jeden z chętnych nałożył sobie nawet trochę tego płynu na język, żeby go posmakować. W ciągu tygodnia stracił zmysły, a po kilku tygodniach po prostu stracił życie. Wieko sarkofagu było doskonale wykonane i dokładnie dopasowane. Dla lepszej szczelności wewnętrzne krawędzie miały grubość 15 cm. Odkrycie tajemniczego sarkofagu było prawdziwym szokiem dla wszystkich obserwujących. Sarkofag był wypełniony po brzegi różowawo-niebieskim krystalicznie czystym płynem. Leżała w nim świeża, około 180 cm wzrostu, szczupła i niezwykle piękna kobieta. Była około 30, piękne europejskie rysy i duże, szeroko otwarte niebieskie oczy. Miała gęste, lekko falujące, ciemnobrązowe włosy z domieszką czerwieni, sięgające jej do talii. Miękkie, białe dłonie połączyły się wzdłuż jej ciała z krótkimi, starannie przyciętymi paznokciami. Była ubrana w półprzezroczyste, białe, koronkowe sukienki tuż pod kolanami. Suknia była z krótkim rękawem, haftowana wielobarwnymi kwiatami. Nie miała nic więcej pod ubraniem. Nie wydawała się być bez życia. Raczej jakby po prostu spała. Obok głowy miała czarne, prostokątne, zaokrąglone, metalowe pudełko, trochę przypominające telefon komórkowy, o wymiarach 25 na 10 cm. Sarkofag pozostawał otwarty dla zwiedzających od około 10.15 do 14. Cała wioska przybyła, aby zobaczyć cud. Niemal natychmiast zgłosili odkrycie władzom powiatu i wezwali odpowiedzialne osoby. W ciągu kilku godzin przyleciał ceglasty helikopter i przywiózł kilkunastu towarzyszy w cywilnych ubraniach, którzy zadeklarowali, że cały teren jest przez coś skażony i należy jak najszybciej opuścić to miejsce. Następnie zabezpieczyli miejsce odkrycia i odnotowali wszystkich, którzy dotknęli sarkofagu, a nawet tych stojących w pobliżu, jakby obawiali się, że sarkofag i ta kobieta miały dar zabierania ludziom życia. Funkcjonariusze próbowali załadować sarkofag do helikoptera, ale ładunek był zbyt duży, więc postanowili zmniejszyć ciężar sarkofagu, usuwając z niego płyn. Nagle śpiąca kobieta, wyglądająca jakby tylko spała, zaczęła wyglądać, jakby coś wyssało z niej życie. Jej policzki stały się zapadnięte, a skóra na oczach ludzi zaczęła bardzo szybko zmieniać kolor. Dlatego zwrócili płyn, a te wszystkie tajemnicze zjawiska natychmiast zniknęły. Po chwili twarz kobiety znów się zarumieniła, a kobieta znowu wydawała się, jakby żyła. Zamknęli sarkofag i wraz z kobietą i dziwnym płynem, który był przechowywany, i przenieśli go do helikoptera. Helikopter zbił się w niebo i skierował do Nowosybirska. W ciągu 5 dni starszy profesor przyjechał z Nowosybirska na wieś i dowiedział się na temat wstępnych analiz dziwnego sarkofagu i tajemniczej istoty. Powiedział, że dokonane odkrycie znacząco zmieni ogólnie rozumienie historii. Wykonał wiele analiz i te wyniki naprawdę zadziwiają. Według profesora istota została zamknięta w sarkofagu co najmniej 800 milionów lat temu. To stwierdzenie jest całkowicie sprzeczne z teorią według Darwina o pochodzeniu człowieka i jego ewolucji od małp. Kobieta została pochowana w okresie karbońskim, na długo przed dinozaurami, na długo przed powstaniem węgla na planecie. Sarkofag pierwotnie stał pośrodku pod drewnianym sklepieniem w głębokim, gęstym lesie. Na przestrzeni wieków sklepienie całkowicie zapadło się w ziemię. Bez dostępu do tlenu przez kilkaset milionów lat przekształciło się w jednolitą warstwę węgla. Poziom cywilizacji, do której należała kobieta, znacznie przewyższał wszystkie znane cywilizacje, w tym naszą, ponieważ właściwości tkaniny, z której uszyta jest suknia księżniczki, są niedostępne naukowej analizie.
Sprzęt do produkcji takiego materiału nie jest wynalazkiem ludzkości. Nie mogli nawet rozpoznać składu różowo-niebieskiego płynu. Rozpoznali tylko niektóre podstawowe składniki, pochodzące z najstarszych odmian cebuli i czosnku. Profesor nic nie mówił o metalowej skrzynce, tylko że była ona nadal przedmiotem dalszych badań. Co ciekawe, ogrom ludzi, którzy odnaleźli sarkofag, a nawet ci, którzy tylko go widzieli, odeszli w tajemniczych okolicznościach. Wielu z nich podczas jazdy samochodem, a niektórzy przez problemy z sercem. Spekuluje się, że to kwestia klątwy tajemniczej istoty. A może po prostu władze chciały wszystko utajnić, więc odebrali im życie. Jasnowidz ujrzał, co stanie się w 2025 roku, nie uwierzysz. Link do filmiku na ten temat w opisie.